Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Wiemy to ze Słowa Bożego, że Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Mówi nam o tym Słowo Boże, Pismo Święte. I teraz zaczynamy cykl serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu, dzisiaj część pierwsza. Wiemy o tym, że ludzie zadają sobie ciągle pytanie, co przyniesie im przyszłość. Widzimy dookoła kryzys gospodarczy i finansowy, upadki rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy. Dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie, czy nie? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne? Odpowiedź na te pytania znajdujemy tylko w Piśmie Świętym, w Biblii. Bóg pisze historię, zanim się ona wydarzy. I tak mówi m.in. Słowo Boże zapisane w Księdze Izajasza, 46 rozdział, 10 werset. Izajasza 46, 10. Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie i z dawna to, co się jeszcze nie stało. Rzekę li, co rada moja ostoi się, rzekę li, co rada moja ostoi się i wszystkę wolę moją uczynię. Czyli widzimy, że Bóg pisze historię, zanim ona się jeszcze wydarzy. I w Izajasza 46:10 widzimy, że Bóg wskazuje na to, że On od początku zwiastował to, co będzie i z dawna to, co się jeszcze nie stało. I że to On wypowiadał swój zamysł i ten zamysł Jego się spełniał, spełnia i będzie spełniał. I dokonuje wszystkiego, czego chce. Taki jest Bóg. Biblia zawiera wiele wypowiedzi wyprzedzających fakty i wszystkie, które wypełniły się z niewiarygodną precyzją. Dlatego powstaje pytanie, co mówi Biblia o wydarzeniach przyszłych? Co mówi Biblia o wydarzeniach, które nastąpią w przyszłości? Właśnie w tej serii chciałbym o tym mówić. W niniejszym rozważaniu mającym bardziej formę zadawania kolejnych pytań i odpowiedzi na te pytania, postaram się skrótowo opisać te zagadnienia. Natomiast jeżeli będzie wolą Bożą, będziemy mogli się zajmować kolejnymi rzeczami. Pierwszym zagadnieniem, którym musimy się zająć, to jest kwestia biblijnych proroctw. I takie pytanie warto sobie zadać na wstępie. Czyli są to ogólne pytania dotyczące biblijnych proroctw. Pytanie pierwsze, którym byśmy się tu zajęli, pierwsza część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu, odpowiada na pytanie, czym jest proroctwo. Biblijnym proroctwem są słowa, które w imieniu Boga wypowiada mężczyzna lub kobieta, mająca właściwą postawę i zajmująca należne jej miejsce, jak na przykład Debora. Prorok otrzymuje wiadomość od Boga i przekazuje ją odpowiedniej osobie lub osobom. Tak na przykład Bóg powiedział kiedyś o tym słowie skierowanym do Jeremiasza i tak powiedział do Jeremiasza. Widzimy w Jeremiaszu pierwszy rozdział, 9 i 17 werset.
A wyciągnąwszy pan rękę swoją, dotknął się ust moich i rzekł mi pan, otom dał słowa moje do ust twoich. I 17 werset. Przetoż ty przepasz biodra swoje, a wstawszy mów do nich wszystko, co ja tobie rozkazuję, nie bój się ich, bym cię snać nie starł przed obliczem ich. Czyli widzimy w tych słowach, że Bóg powiedział do Jeremiasza, że wkłada jego słowa w usta Jeremiasza i że Jeremiasza obowiązkiem jest przepasać jego biodra, wstać i mówić do ludzi wszystko, co Bóg mu nakazał. Proroctwo często zaczynało się słowami: tak mówi Pan. Widzimy to m.in. w Jeremiasza, 10 rozdział, 24 werset. 10 rozdział, 24 werset. Przetoż tak mówi Pan, Pan zastępów, nie bój się Asyryjczyka, ludu mój, który mieszkasz w Syjonie, rózgą ubije cię, a laskę swą podniesie na cię, jako na drodze egipskiej. Widzimy, zaczęło się słowem, przetoż tak mówi Pan. Także na przykład Izajasza 28:16. Izajasz 28:16. Dlategoż tak powiedział panujący Pan, oto ja za grunt kładę w Syjonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany, kto wierzy, nie pokwapi się. Widzimy tu słowa, tak powiedział panujący Pan. Proroctwo często zaczynało się słowami, tak mówi Pan lub w podobnej formie. I są to wyraźne wskazówki od samego Boga. Proroctwo jest nienaruszalne, jest pewne, bo pochodzi bezpośrednio od Boga.